Proszę Państwa, i ostatni punkt naszych obrad merytorycznych przed blokiem głosowań. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Chodzi o rezolucję. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Rezolucja w sprawie bardzo pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji. Projekt grupy radnych, druk nr 1440-R, tryb jednego czytania, referuje pan przewodniczący Bogusław Kośmider. Otrzymaliście państwo projekt tej rezolucji, ja przybliżę genezę. Otóż chcąc dokonać zmian w zakresie opłat, de facto taka jest opinia także Ministerstwa Ochrony Środowiska, należy każdorazowo zmieniać deklarację według obowiązującej ustawy. Co prawda podobno są inne jeszcze opinie, ale wygląda, że prędzej czy później ta interpretacja będzie obowiązująca. Stąd proponujemy Państwu rezolucję, która można powiedzieć w jaki sposób została uzgodniona z ustawodawcą, z posłami, którzy zamierzają tę ustawę w sposób pilny zmienić, tylko w tym punkcie. Zmian będzie o wiele więcej, ale ta zmiana dotycząca możliwości ustalania cen bez konieczności zmian deklaracji może być zmianą, że tak powiem, no, można powiedzieć błyskawiczną, czyli około miesięczną, półtorej miesięczną. Ta rezolucja zostanie, jeżeli zostanie podjęta, zostanie przekazana posłom, senatorom, także rządowi, ale także radom miast, innych miast metropolitalnych. Także po to i także dlatego, że tam właśnie u nich podobny problem występuje. Sprawa, mieliśmy okazję z panem Węgrzynem być na forum ekonomicznym w Krynicy i w tej sprawie rozmawialiśmy zarówno z posłami, jak i z wiceministrem ochrony środowiska, który uznał, że tego typu wsparcie w postaci rezolucji no na pewno będzie przydatne. Ogromna prośba do państwa, żeby to zrobić dzisiaj, żeby to zrobić teraz. W dniu jutrzejszym odbywa się konwent miast metropolitalnych, na którym ta sprawa zostanie też jakby, znaczy inne miasta zostaną poproszone o wsparcie tej inicjatywy, co myślę, że spowoduje, że ta inicjatywa poselska o wiele szybciej ujrzy światło dzienne i zostanie wdrożona, a to pozwoli nam bez żadnego ryzyka regulować ceny śmieci, bez obciążania mieszkańców wypełnianiem, każdorazowym wypełnianiem deklaracji. Każde inne rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko zakwestionowania przez kogoś. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy stanowisko prezydenta w tej sprawie jakieś jest? Nie widzę. Stanowisko komisji? Nie widzę. Stanowisko klubu? Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Dominik Jaszkowiec. Panie Prezydencie, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, oczywiście ta inicjatywa jest wszechmiar słuszna, należy ten błąd w ustawie jak najszybciej naprawić. Natomiast ja chciałem tylko poinformować oficjalnie, że dzisiaj rano w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej razem z panem przewodniczącym Grzegorzem Stawowym złożyliśmy projekt uchwały dotyczący obniżki stawek za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek, zatem będziemy głosować uchwałę w bloku głosowań. I proszę państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad.